Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest driver San Francisco. Jadę sobie w jakimś GMT Sierra. Kurde, jakie to jest potężne auto, zobaczcie sobie. Jest ogromny, jest taki prawie, że monster car, co nie? W ogóle pojawia się już tutaj sporo naprawdę niezłych samochodów. Tutaj na przykład mamy GT500, którym już zresztą jeździłem i którego kupiłem. Ale teraz tych samochodów pojawia się więcej fajnych, szybkich fur, naprawdę. No i odkryłem w poprzednim odcinku nowe terytorium. I mam sporo nowych misji podblokowywanych. Zobaczcie sobie, jak teraz wygląda mapka. Ten cały tutaj obszar, gdzie sobie właśnie teraz jeżdżę, został odblokowany i no naprawdę jest fajny, fajny. Jest tutaj, już się trochę bawiłem. Okej, teraz tak, mamy tutaj kolejne wyzwania do robienia, w sensie misja, o, tu jest jakaś misja główna, zacznijmy sobie od niej. We're fugitives, Sandra, fugitives! I've been set up, babe, I swear! And you're sure our only resort is to rendezvous with this crip... Okej. Musimy uciekać przed policją. I really do, but... Wow, co to, ej, to jest Hammer H3! Yeah, that was the fucking news. Wow, tu muszę jechać. Hey, there are cops all over the place. Wow. Where are we headed? He wants to meet up with the bitterness. And if we bring any heat, we'll disappear and we'll be left to the cops. And we're supposed to just trust this guy? Wow, 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 cholera, jasna. Oh! Nie da rady przejechać jednak kamerem pod przyczepą. Pod naczepą. To niedobrze. Okej, okay. No to tak, teraz przydałoby się jakoś rozwalić, ej, tu jest garaż jakiś do blokowania, później to obczaję. Przydałoby się jakoś tych policjantów skupić. Dobra, tutaj coś mamy. Komaro SS, ojej, czemu stał w miejscu? Czemu stał w miejscu? O, ci też stoją w miejscu, no właśnie. No, ach. Dobra, ktoś tu w ogóle się rusza, jest GT5. Treat the right, good boo. You feel me? Świetnie. Hammer, nie poddawaj się. Dasz radę. Oh, son of a bitch. Kurczę. Hang in there, babe. Gina jest zaraz za mną. Ach, niedobrze. Dobra, tutaj może i zgubię. Tutaj mamy off-roadowe drogi, więc powinniśmy jej zgubić jakoś może. Masterful of the wheel. I raise my game when I have to. Blokada drogowa. No coś niespecjalnie mogę im uciec. Ale chyba tutaj w tej misji nie można ich zgubić od tak. Po prostu rozwalając radiowozy. Chociaż może jeszcze spróbuję swoich sił tutaj, jak wyjadę tylko na jakąś drogę. Oni się, ich jest tutaj zdecydowanie za dużo z policjantami. Kurde, tu muszę... kurczę. Tu będzie teraz zjazd na jakąś polną drogę. Znaczy polną. O, tutaj jest. A, to jest, kurczę, wyskok. Idź mi stąd, ofiaro losu. Dobra, jeden załatwiony. No. Dobra, dobra, ale coś się dzieje, coś się dzieje. Uciekam z tych czerwonych kółek, nie jest źle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm making a break for the rendezvous. O, tu jest maga, znaczy ten, kryjówka do kupienia. Fajnie. Why wouldn't I? We can keep out of trouble a little bit longer. I know, I know. Coś czuję, że ta babka mnie zaraz wrobi w coś. Tak, coś czuję. Bo... It's just a little bit further now. We can do it. Bo to nie jest przypadek, że uciekaliśmy przed policją. Soren, I have a confession. That's Robert, my boss. I love him, and I'm leaving you, and we're taking the money from the company account. What? You did steal the money? Well, see, as far as the cops are concerned, you stole the money.
Robert sent them an email. He thinks of everything. Aha, fajnie. Wiedziałem, że mnie wrobi. Baby takie są. Dobra, tutaj mamy jakieś wyzwanie policyjne. Zobaczmy, co to jest. Odblokowuje Hammer H3X. Jeździłem... Ale tutaj coś mamy ciekawego. Ile to kosztuje? O, fajnie. Nie zobaczyłem, co mi się odblokowało. W każdym razie zawsze warto kupić sobie nowy garaż. Zobaczmy. Tu mamy... Wow, ACR jest. Ale wiecie co, niespecjalnie mi się podoba ten Viper. Ja wiem, że może się teraz wielu osobom narażę, ale wolę chyba zwykłą wersję, nie przerobioną w żaden sposób. Ile ja mam w ogóle tej kasy? No nie za dużo. LS200, co to cholera jest? Hudson. Wow, co to? Lancia Stratos. Nieźle. O, 370Z wersja na drift. Biorę w ciemno. Wiecie co to jest? No zajebiście. Wychodzimy z garażu, jasne. Chcę tym podriftować trochę. Zobaczę jakie to jest. Wow. Wow. Szkoda, że tutaj nie można koloru zmieniać. To jednak nie jest wersja Nismo, tylko po prostu wersja na drift. O, jakiś wyścig mi się pojawił, chyba związany właśnie z tym samochodem. Zobaczmy. Okej. Co muszę zrobić? Zapomnij o asfalcie, sprawdź się na drogach polnych. Dobra, zobaczmy. Wow! Aha, dobra, to nie jest związane z tym samochodem. W każdym razie to jest ta Lancia? Tak! Lancia Stratos. Nic, wydawało mi się, że w garażu wyglądała trochę inaczej. To może zbudzenie po prostu. Chyba te wyścigi odblokowują się po kupnie jakiegokolwiek samochodu, zdaje się. Wow, wow, wow. Oj. Kurczę. Wow. Kurde, ale... Super ci tu jeździ w tej przodu, to jest niesamowite. Aj! Nie, daj mi spokój! Ej, ja tu chyba nigdy nie byłem, nie kojarzę przynajmniej tego miejsca. Ono jest na pewno ukryte gdzieś na tych bezdrożach, poza głównymi drogami, to jest oczywiste, ale nigdy jakoś się tutaj nie zapuściłem. 5x13. Teraz tu... O kurczę! O! Trąbił do mnie, no nie. Tu mamy jakąś kamerę... Ale się dziwnie jeździ tym samochodem. Szczególnie na przyczepnej nawierzchni. To jest... Wow! To jest dziwne. Wow, ale się spychają genojki. Genojki cholerne. Dobrze. Wynocha. Ja tu mam być pierwszy. Wiecie co, chyba muszę się z nimi inaczej jakoś rozprawić zaraz. Są za dobrzy tam. Za dobrzy chyba powinno się mówić. 13, o kurde, to już zaraz to jest przedostatnia bramka. O, ale się tu pędzi, ojej! Na razie. O kurde, jak on to zrobił? Ja pier... Ej, zobaczcie jak się spychają gnojki. 11x13. Oni dostają, jak są gdzieś z tyłu, dostają jakiegoś dziwnego powera bez kitu. Dajesz, Lucek, pokaż co potrafisz, nie obijaj się. Dalej, jedź. No patrzę na tą minimapkę, bo coś oni tutaj oszukują. Coś oni mnie tu za szybko doganiają, ja nie wiem. I 13x13, meta udało się wygrać. Wow, 20 tysięcy will points. Nieźle. Mam tą swoją tą. 370, bo jak będę tak wjeździć, to... No zajebiście, gdzie moja 370?
Dobra. No tu mamy jakieś wyzwanie bodajże. Zobaczmy sobie, co to jest. Wow! Audi A4. Call back, Toby. Thank God you're here, Jack. I don't know what. I wouldn't be anywhere else. I'm David's godfather, Toby. He's got a call back. It's my little boy. Okej. Okay. Nie wiem, co ja mam z tym wspólnego. Ale mamy Audi A4. To bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Oh God, it's him. Get to the location I'm sending you, Toby. Be quick and don't attract attention. Just let me speak to my boy. Please, you don't need... Don't screw this up. I have a box about the right size for David's body. Toby, don't worry. We'll get your son back. Coś tutaj, coś cię tu święci. O! Oh God. O, to tutaj już. Trochę trochę przesadziłem tutaj. Ale dobra. I już jesteśmy na miejscu. Na szczęście, bo nie wiem, gdzie by to... Mr. Welsh, you made it. I'm impressed. Listen to me, you bastard! Stop playing around and tell me what you want me to do! I want you to do what I say. You're going to drive toward where we'll make the exchange. Stay off the main roads. If you can't keep out of sight, there'll be no meeting. Now, drive. We'll be there. Ojej. Dobra, o kurde. Czyli co, muszę jechać bocznymi drogami jakoś. Dlaczego mi tak dziwnie skacze kamera? Nie mam pojęcia. I'm trying. One more time. Just give me a reason, Jack. Please, just let me speak to David. Dobra, podejrzenia. I'm holding all cards, Toby. Jak tu pojechać? O, tu można pojechać, wow. To jedziemy. Where I say and do exactly what I say. We better do it, Toby. Just get my son back! O nie. Synek jest pana papa. John Bond. Zginie synek. No i tutaj mogę sobie jechać właśnie tą boczną uliczką. Ona jest bardzo długa i prosta. Więc nie ma problemu. Tu sobie kawałek pojadę asfaltem, znaczy no, drogą główną. I asfaltem to cały czas jadę właściwie. A później wjedziemy od razu w uliczkę wąską. Nie powinno być problemu. O! 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 What? Drzewo! Nie da się go rozwalić? O nie! Jack! No tak! Are you drawing attention to yourself, Jack? Cicho, bądź. Want Toby's boy to die? No one's gonna die! We're cool! Okej, okay, i teraz tak, muszę chyba tu się przedostać, tam jest kolejna droga. O, zrobimy w ten sposób, że przejedziemy szybko tą ulicę, prosto na pełną drogę. Uwaga, uwaga, zaraz się wbije. Ooo! Okej, okay, udało się. Nie wcelowałem troszeczkę, ale to nie szkodzi. Audi to wytrzymałe samochody, wiecie co chodzi. No, jasne. Bum. Idź mi stąd, kupo złomu. Nie widzisz, ja tutaj mam ważną sprawę załatwienia. Please, please, God! This is it, gentlemen. I'll be in the lobby at the next location. Once you give me the money, I'll bring the boy out. You have 3 minutes. Be there. Is he gone? All right, where's the money? In this bag? I don't have the money, Jack! Uh-oh. I don't believe this! Okay, okay, he's headed to the lobby, not keeping tabs on us. We got 3 minutes to bring enough cops to storm the building and get your kid back. How do we get the cops to follow us? Hit and run. Okay. Ow! No, chodź tu, gliniarzu głupi! Nie widzisz, że tu mam misję do zrobienia? Cholera, mam 3 minuty, żeby uderzyć policjanta. Dobra, chodź tu. Gliniarz. Dobra. Mamy policję. Tak się w dzisiejszych czasach wzywa policję. Wow, Nissan GT. Ale mam takiego już, tylko nie czarnego. Czarne są fajne. Świetnie. No tylko mnie nie zgubcie, gliniarze, bo to jest teraz ważne, żebyście się trzymali nadzwyczajnie blisko. Okej. Okay. Pojadę sobie tak, tu tak. Są zaraz tam. Bardzo dobrze się spisują. Tym razem. I teraz tą drogą i zaraz w lewo po prostu sobie skręcimy. I będzie.
Jaki piękny most po lewej stronie. Tam dalej miasto, dalsza część. O, jak pięknie. O, 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 o! Keep going! That's another cop! O-o! Goni on mnie! Au! I co teraz? Co się to... Nie wiem, co się stanie właściwie. Stay in the car, Toby. I'm gonna lead them into the lobby. Okej. O, nawet jakieś animacje postaci. Nie wytrzymam normalnie. Szok w tramkach. Uratowany? No ciekawe, co się stało właśnie w tym budynku, no ale dobra. Skoro nie wiemy, to się nie dowiemy. Tu jest kolejna misja. Shut up and get onto the one. O! Tell Kathy we're on our way, sweet pea. Hey, Kathy, it's Loretta. We got the charges, we'll be at the demolition site and... Change your plan. Head onto the 101 and wait for instructions. Hey, look, is Kathy there? Shut up and get onto the 101, or they'll be collecting Kathy with a vacuum cleaner. Just do it. O kurde. All right, who the hell is this? Santa Claus. No. Real freaking funny. Put Kathy on. No, what is funny is what'll happen to you if you drop below 60 and the bomb stowed underneath your truck explodes. Isn't that right, Kathy? Do what he says. God damn it. Stay above 60 or explode. Not much of a choice. No to nie fajnie. Muszę teraz zobaczyć, ale w sumie chciałem zobaczyć, jak to by wyglądał taki wybuch. O, niestabilność, cholera, tutaj trzeba uważać na zderzenia. Dobra, to wiecie co, w zasadzie mogę trochę zwolnić, nie muszę jechać tak szybko. Chodzi o to, żeby nie zwolnić poniżej 95. O-o, dobra. Już wiem, jak trzeba tu pojechać. I teraz tak, tu trzeba ostro, ostro, bardzo ostro skręcić. Uwaga! Zwalniam poniżej 95, ale już jadę 100. Pięknie. Okay. O, no dobra, tu nie muszę jechać tak już szybko, ale pod górkę, właśnie, jak zdarzy się jakaś górka, to muszę być trochę rozpędzony, żeby ta prędkość za bardzo nie zmalała, wiecie co. Ostry zakręt i, ale jest setka, jest setka. Dobrze. Why is this happening, Pop? Yeah, why are you doing this? Did Jericho put you up to it? Jericho? What, you think I'm some too big criminal? I'm doing this with a buzz. You're terrorizing innocent people. Don't knock it till you tried it. Fear is power. Okay. I can close this city with a threat. A simple phone call. Drive safe now. Listen okay, close, Fred. Okay. Zwalniam, zwalniam. I jest natężony ruch. Both of us? Are you crazy? Tutaj, 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 tutaj. Niestabilność jest wysoka. O cholera, jak ja tu skręcę. To do cholery ciężkiej. Niestabilność, czy będzie zderzenie, nie ma zderzenia? Dad, wow, the stuff in the back? It ain't super stable. Neither's the bastard to put the bomb under our truck. Okay, i co teraz? Right now I need something low enough to fit under that truck, so I can snag that bomb. Ha, okej. Okay. Mały samochód. To nie jest mały samochód. Okej. Okay. Tu jest GT500, może być. Ah shoot, I just remembered. We have to drive under a truck. Ta kamera tak skacze śmiesznie. Yeah. Cholera. Dziwne to, ale dobra. Niestabilność rośnie. Ja pierdzielę, co jest z tą kamerą? Okej. Teraz muszę tu wjechać tylko. Rozbrajanie i gotowe. How about that? Could have been nasty. I'm waiting for an explanation. Sorry, I don't... No tak, bo oni przecież nie wiedzą, o co chodzi. Okej, ale co tu mamy w pobliżu? Zobaczmy. Tu jest jakieś wyzwanie. Odbloku Aston Martin DB5. Wow, zobaczmy. 25 tysięcy punktów dostanę za to. No to będzie bardzo fajne wyzwanie. Mój Nissan! No tak! Aha, no to jest to takie rozwalanie tych wszystkich plakatów.
Myślę, że będzie fajnie. Aha, 25 tysięcy punktów to mogę za to dostać, ale nie muszę, bo trzeba dość szybko przejechać i wszystkie te rzeczy zbierać po drodze. O! Dobrze. I drugi. Pięknie. Jeszcze jeden. Ekstra. No, ta wersja drift jest zdecydowanie lepsza. Zdecydowanie lepsza do driftów niż każdy właściwie inny samochód. Jeszcze jest Corvetta Z06 do driftowania w tej grze. Ja ją... Aj! Ja ją mam wielką ochotę sobie kupić, odblokować, whatever. No to jest fajny samochód, naprawdę. Później sobie... A, nie będę spoilerował, ale... O, co to było? Jaguar XKR. Dobra, już go widzieliśmy w poprzednich odcinkach, nic specjalnego. O, jak pięknie wszedł ten zakręt. Myślałem, że już gdzieś tam polecę w kosmos, ale naprawdę, mimo że to jest wersja driftowa, to jest dosyć też przyczepna. Może tak. Bardzo łatwo opanować ten samochód. O. O-o. Aj. Super. O, nie, odbije się. Dobrze, nie odbije się za mocno. Tir! O! Spadaj stąd, tir! Dałeś. Tutaj będzie dużo tych znaków. No co oni robią? Dlaczego mi zasłaniają? Jeszcze tu jadę. Co oni nie widzą, że ja tu jadę? Dobra. I zaraz koniec. I będzie wyskok na koniec. Tak jest, czy nie? Nie, nie będzie. Jest, super. I co, dostałem 25? 25 tysięcy kredytów. Super. Super. No i będę miał Nissanko, czy nie? Bo ja chcę nim trochę podrifto... Jest, mam Nissanko! No to driftujemy. Fantastycznie. O, odblokowałem tego Astona Martina. To jakiś klasyk jest. Okej. Okay. No i co? Poszalejemy trochę po drogach. No rzeczywiście, to jest wersja driftowa, widzieliście? Jechałem dość wolno, a samochód naprawdę długo trzymał drift. Zobaczcie. Jak ładnie, jak... O, policja! O! Chciałem ominąć i się nie udało. Dobra, wiecie co? Na dzisiaj z tych moich podbojów Driver San Francisco. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez ten odcinek i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście razem ze mną tutaj. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Pa, pa.